Państwu pożyczyć życie w imieniu zarządu i swoim. Spokojnych świąt wielkanocnych, spędzajmy je w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych. Jak powiedziałam, w spokoju. Dziękujmy Bogu, że możemy. Chciałabym bardzo, bardzo serdecznie przywitać naszą grupę. Naszą grupę. Mieliśmy tu spotkanie i ksiądz Małek przygotował wspaniały, można powiedzieć, no nie życiorys czy historię o Janie Pawle, o jego właściwie rodzicach, latach dziecięcych. Także nieznane nam historii to było coś wspaniałego. Ojcze nasz, będziemy też prosić aniołów stróżów wszystkich, aby nie tylko nas chroniły, ale też może naszych przyjaciół, znajomych, bliskich. Chciałabym w imieniu właściwie własnym, a także przede wszystkim też pana konsula generalnego Bartłomieja Rosika, który dzisiaj nie mógł być tutaj z nami, Państwu w te święta wszystkiego co dobre, spokoju, odpoczynku, ale też mimo wszystko radości, bo to są święta radosne. Święta wielkanocne są świętami radosnymi. I tak jak wspomniała pani prezes, teraz w dzisiejszych czasach cieszmy się z tego, co może bardziej możemy dostrzegać, niż w stosunku do tego, co mieliśmy możliwość, czy nie dostrzegaliśmy, kiedy świat stał się tak zupełnie normalny, że tak jest, tak? A jednak no nie zawsze i nie dla wszystkich jest tak, tak? Mamy teraz takie czasy, jakie mamy i tym bardziej wydaje mi się, że powinniśmy się tak właśnie wspierać i cieszyć się tym, co mamy. I tego Państwu serdecznie życzę. Dzisiaj przyniesiemy do Was maik, lub też gaj, który w różnych regionach jest różnie prezentowany, natomiast symbolika jest jedna. Przynosimy Wam zieloną gałązkę, która symbolizuje już wiosnę, symbolizuje już radość i odrodzenie. Piosenki, które na początku zaśpiewają dzieci i młodzież, są z regionu śląskiego. Natomiast później, kiedy będziemy tańczyć, ja to zaznaczę w którym momencie, będą to tańce kaszubskie, czyli będziemy w dwóch regionach, na Śląsku, a potem na co macie dodać, co dobrego nie żałować.
2, 3, 4.